Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Grach Rodzinnych. Tak się składa, że akurat z nami jest dzisiaj Agnieszka Pileszewska, która jest scenarzystką i pomysłodawczynią w ogóle całej historii nowego polskiego serialu, który za chwilkę będzie miał premierę na Netflixie, właśnie pod tytułem Gry Rodzinne. Tak. No i chyba teraz zaczniemy od tego, że ja zapytam troszkę inaczej. Zapytam, skąd w ogóle pomysł na tak zwariowany serial? Nie wiem. Nie kontroluję, skąd one pomysły nadchodzą. Ale to jest tak, że po prostu budzisz się albo śpisz i nagle przychodzi jakiś impuls, że to jest to? Przychodzi pomysł, oczywiście obracam go w głowie bardzo wiele razy. Czasami chodzę z pomysłem przez kilka lat i w momencie, kiedy on już jest dosyć dobrze dopracowany i już są, na pewno wiem, że rokuje oraz że nie chce mi dać spokoju, czyli nie opuszcza mnie ten pomysł, to wtedy oczywiście siadam i go zapisuję. Zapisuję go sobie ręcznie albo zapisuję go sobie w jakimś pliku takim próbnym i czekam. Kiedyś bardzo niecierpliwie do tego podchodziłam, a teraz czekam, aż jeszcze sobie ten pomysł napęcznieje, robię sobie notatki i tak dalej, i tak dalej. Ale są takie pomysły, które wydają się bardzo błyskotliwe w momencie, kiedy nadchodzą, po czym po kilku obrotach w głowie okazuje się, że niestety mają nieduży potencjał, poza jednym wow, nie mają potencjału na to, żeby się rozwinąć w jakieś opowiadanie, które byłoby fascynujące, no, przede wszystkim najpierw dla mnie, prawda, bo jestem tą pierwszą osobą, która z tym pomysłem pierwsza recenzentka obcuje. Tak. I tyle. No dobrze, ale w grach rodzinnych jest dużo momentów wow i mam wrażenie, że on tak porządnie spęczniał ten pomysł. To się cieszę, bardzo się cieszę, że tak mówisz. Ja jeszcze nie widziałam efektu końcowego, czyli serialu. Będę dopiero oglądała po premierze, ale cieszę się. No, co mogę powiedzieć? To powiedz, jak było akurat konkretnie z grami. Bo to jest serial, który jest i do śmiechu, ale też i do łez. Przynajmniej w moim odczuciu. Ja też wiem, że każdy widz przefiltruje przez siebie i przez swój stan emocjonalny, w którym akurat się znajduje. Ale tutaj jest po pierwsze dużo postaci, które są bardzo życiowe i których życie jest zagmatwane w wielu przypadkach. Być może też sprawia takie wrażenie fakt, że z perspektywy różnych bohaterów wracamy do pewnych scen i widzimy niektóre sceny okiem kolejnego bohatera i nabieramy takiej jeszcze innej perspektywy. To jest też bardzo fajny zabieg. Mm-hmm. Ja tu już bardzo dużo zdradziłam w tym momencie. Bardzo dużo, właśnie. już zaprzestań. Dobra, dobra, to teraz tak. To pytanie w takim razie, jak się pisze i jak się wpada na pomysły, bo tutaj mam wrażenie, że jest ich dużo, nie jeden. Może który był wiodący, czy to jest historia o dziewczynie, która szuka miłości, czy to jest serial dla ciebie akurat, dla twórczyni, czy to jest serial o skomplikowanych relacjach, czy bardziej może o tym, że często wdajemy się w różne sytuacje typu zdrada, które nie są wskazane, ale jednak im ulegamy, a z drugiej strony partnerzy nam wybaczają te niechciane sytuacje. Odpowiem najprościej jak się da. Moim zdaniem emocje są głównym motorem napędowym naszego życia. Mhm. I dlatego chciałam opowiedzieć o emocjach. Ten serial Gry Rodzinne, roboczy tytuł w trakcie, kiedy nad nim pracowałam, nazywał się Sekretami Rodzinnymi. Mhm. Sekrety rodzinne, czyli coś, co każdy z nas skrzętnie ukrywa, albo to, co jest ukryte przed nami i co wychodzi na jaw w momentach, no nie powiedziałabym granicznych, ale w jakichś momentach emocjonalnego napięcia, czy pobudzenia ambicji i tak dalej, i tak dalej. Mhm. Więc to jest głównie motor napędowy całej tej serii.
No dobra, ale emocje można pokazać w nudny sposób, a emocje można pokazać w taki, że właśnie siedzę, patrzę na Netflix i nie mogę oderwać oczu i czasami się śmieję, czasami płaczę, czyli efekt taki... No to dobrze, o to by chodziło, ale zaczekajmy jeszcze na nic. Ja się strasznie boję zawsze takiego zakładania z góry, że coś będzie wow, a potem... Czekam na widza. Oczywiście jesteś widzem, więc to jest dla mnie bardzo cenne, co mówisz, ale pragnę zobaczyć, jak to się zrealizowało. Mm-hmm. I jak to działa i czy w ogóle działa. Czy wszystkie swoje postaci lubisz? Kocham nad życie. Wszystkie. Wszystkie i kocham. Wszystkich. Przechodzę do rodzaju męskiego. A oczywiście masz jakąś postać, o którą mnie podejrzewasz, że jej nie znoszę? No na przykład, tak. Ale nie, w sumie to jest właśnie, to jest ewenement dla mnie, dlatego że tutaj są postaci, które, nie wiem, nasuwa mi się słowo wredne w stosunku do kogoś innego, ale to jest... tak bardzo wybaczalne i tak bardzo życiowe i tak bardzo do zrozumienia, że wcale wredne nie są. Jak się to robi? No to dobrze, bo na tym mi zależało, żeby te postaci nie były jednowymiarowe, mhm. żeby one się uruchamiały ze swoimi najlepszymi i jednocześnie najgorszymi cechami, no tak jak my musimy się z nimi ciągle mierzyć, prawda? Mhm. Dla jednych jesteśmy aniołami, dla innych sukami i to wszystko mieści się w granicach tej gry pod tytułem życie. Ja się tak zastanawiam jeszcze, bo poruszasz ważne tematy w serialu, o niektórych już mi się wymsknęło dużo, ale też czy pisząc bierzesz pod uwagę rzeczywiście ten fakt takiej, że serial jednak musi zachwycić wiele osób i to jest tak naprawdę chyba przede wszystkim, jakby pierwsze zadanie to jest rozrywka, tak? Czyli nie jakieś tam pouczanie, moralizatorstwo, nie pokazywanie takich bardzo ważnych tematów, które mogą przestraszyć, chociaż u ciebie są te ważne tematy, ale one właśnie nie... Tak, ja mam takie, wystrzegam się myślenia o tym, jak to będzie oddziaływało potem jako produkt, prawda? Bo przecież każdy serial czy każdy film fabularny można potraktować też jako produkt, tak, prawda? Tak. Ja tego nie traktuję od samego początku jako produkt. Mam gdzieś to z tyłu głowy, ale staram się w ten sposób nie myśleć. Zależy mi na absolutnej szczerości pomiędzy tą materią, nad którą pracuję, a moim wnętrzem, że się tak wyrażę. Zależy mi na takim kontakcie duchowym, emocjonalnym z tymi ludźmi, których jakby powołuję do życia we wyobraźni, ale w pewnym momencie często oni stają się... Zabrzmi to trochę schizofrenicznie, ale tak jest, że się stają bardziej prawdziwi dla mnie niż ten real, który mnie otacza i ja z radością wskakuję z powrotem do tego świata. Po prostu tak mam, że uwielbiam pisać, uwielbiam i to też traktuję jako ucieczkę od rzeczywistości, więc sobie tam mogę rozrabiać, jak mi się żywnie podoba. I nie kalkuluję tego, czy to... Oczywiście przychodzi czasami taki pomysł i takie rozwiązanie, że ja mam w środku takie, dobrze, okej, to zagra. Ale to jest tylko takie stwierdzenie dla mnie samej. Ja nie myślę o tym, czy to zagra gdzieś potem na zewnątrz, czy to się zgra z czyimś gustem. To jest tak indywidualny odbiór twórczości w ogóle, jest tak szalenie indywidualny, że zakładanie z góry, że to się będzie podobało, albo bardzo nie wielu, podobało. Albo skreślanie czegoś, że nie, tego nikt nie kupi, jest bezsensowne, bo przecież wiemy, że to tak nie działa, prawda? Czasami wyskakują nagle rzeczy, o których 10 osób powiedziało, nie, to nie zagra, to nie będzie współdziałało, to nie jest dla współczesnego widza, widz to odrzuci, widz tego nie będzie chciał. A okazuje się nagle, że widz to kocha nad życie i się domaga następnej serii, następnej i nie chce się rozstać z tymi bohaterami. To są sprawy szalenie indywidualne i teraz
W związku z tym, moim zdaniem, jest najważniejsza pasja i szczerość w opowiadaniu tego. Jeżeli się moja pasja przenosi tym tekstem na aktorów, którzy to mają zagrać, najpierw na producenta, na każdego, kto to czyta i on dostrzega w tym jakiś potencjał, a potem na aktorów, którzy mają to przenieść, jakby mają się te postaci zmaterializować w ich aktorów osobowościach, psychofizyce, no to to jest dla mnie największy skarb. Jeżeli oni to robią też z pasją i ze szczerością, a absolutnie mamy świetnych aktorów i są absolutnymi profesjonalistami, to widz wtedy też w to wierzy. To jest jakby taki łańcuch dobrej energii, czy ja wiem jak to nazwać, może trochę brzmi jak nawiedzona, ale to jest taki łańcuch emocjonalno-duchowy. Takiej kreacji. I to tyle, tak. Tak mi się wydaje, tak o tym sobie myślę, jeśli w ogóle myślę na ten temat. No to fajnie, że to dodałeś, jeśli w ogóle myślę na ten temat. No tak, czyli... bo czasami oczywiście mi się zdarza, jestem osobą refleksyjną, już mam tyle lat, ile mam i w związku z tym też coraz więcej refleksji się pojawia, ale to naprawdę nie o to chodzi. Ja mam wielkie szczęście, że mogę to robić. Tak uważam. Jestem wdzięczna za to, że mogę pisać. To jest uła. Czy twoje doświadczenie aktorskie pomaga w tworzeniu postaci? Tak, oczywiście, że tak. No, oczywiście, że zwracasz uwagę. No, to są takie... Czy to po prostu już jest tak bardzo w tobie, że nie, nawet... Nie, to są czysto techniczne, zawodowe sprawy z takiego gruntu warsztatu aktorskiego. Bo to jest jednak zawód bardzo konkretny i w sumie bardzo rzemieślniczy, bo artystą się bywa, jak mawiał Łomnicki, a aktorem się jest zawsze, czyli rzemiechą się jest zawsze i są odpowiednie techniki, żeby osiągnąć zamierzone efekty na widzu, który to ogląda i oczywiście, że to tak, to jeżeli ktoś zajmuje się graniem, tak jak ja, tak jak Molière, tak jak Shakespeare, tak jak troszkę Zapolska kiedyś. No oczywiście to pół żartem, pół serio, ale łatwiej się wtedy pisze. Wydaje mi się, znaczy łatwiej, nie wiem czy łatwiej, ale jakby ten... Chyba bardziej fachowo od razu się podchodzi. Można zastosować podobne klucze. Czy też techniki, nie wiem jak to nazwać, no narzędzia, tworząc postaci. A jak jesteś nastawiona do krytyki? Na przykład, no zbliża się... ktoś mnie skrytykuje, tak. Powie, o, jakie to beznadziejne. Tak. A to, wiesz co, tak sobie myślę, że za bardzo się przejmujemy i pochwałami, które są oczywiście bardzo, bardzo fajne, bardzo miłe. Ale paradoksalnie też często nie ratują z opresji, nie wskazują nowej drogi, prawda? Tak. Po prostu są miłe przez ten moment, kiedy je słyszymy. I tak samo krytyką myślę, że też nie warto się tak przejmować w ogóle rzeczami, na które się nie ma wpływu. Ja nie mam wpływu na to, czy ktoś akurat będzie w gorszym nastroju, czy w lepszym nastroju i czy będzie chciał pochwalić to, co robię, czy będzie chciał zganić to, co robię. To mnie nie w żaden sposób nie dotyka, ani nie buduje, ani nie niszczy. To są miłe zdarzenia, jeżeli to jest komplement. I to są niemiłe zdarzenia, jeśli to jest krytyka, prawda? Bo nie lubimy słyszeć, że o, ale pani to naprawdę zrobiła to do dupy, to jest beznadziejne. To w ogóle nie działa. Ale no to trudno, ale to się już zdarzyło, ja już tego nie odwołam. Muszę iść sobie dalej, a z czym idę, to jest moja prywatna sprawa. Czyli idziesz ze swoją wiarą? Idę ze swoją wyobraźnią po prostu i z tym, co ja chcę robić. Mam wiele rzeczy do zrobienia i będę sobie to rozkładać w czasie tak, jak chcę, tak jak mi się to przydarzy, jak mi warunki na to pozwolą. I to jest tyle.
Bo inaczej też uważam, że takie skrupulatne planowanie, do grudnia napiszę to, potem w styczniu odpalę to, teraz usiądę i w ogóle nic nie napiszę przez 2 miesiące, tylko będę się pasła na łąkach twórczości innych autorów. To jest bzdura przecież, prawda? Bo nie wiem, zmywasz gary, prawda? Albo bierzesz pranie, a tu nagle, że o Chryste, Panie, co Ty tu robisz w tym łbie, chodź się zapisać. I tyle, no na takim luzie trochę. A w grach rodzinnych co pierwsze przyszło do głowy? Gry rodzinne kocham, ponieważ one powstały we Włoszech, w takim moim najukochańszym miejscu, gdzie jak nawet jestem gdzie indziej, w innym miejscu, które jest nawet ładniejsze od tego włoskiego, to i tak myślę, a co tam się dzieje? A jak tam by było fajnie teraz? Więc nie ma sensu, żebym gdzie indziej jeździła. A ja je tam jakby... Nie wiem, jak to nazwać, bo wiesz, że to są takie rzeczy nie do nazwania. Zobaczyłam w głowie. Pff, to jest absurdalne sformułowanie, prawda? Poczułam w kościach. To ja jeszcze bardziej rozumiem, absurdalne. No właśnie, ty to rozumiesz. No więc ja to jakby wewnętrznie zobaczyłam całą tę historię, absolutnie całą tę historię, łącznie z jej konstrukcją. Która do najprostszych nie należy. Tak, tak, tak. To zobaczyłam po prostu jednego poranka i usiadłam i zaczęłam to pisać i właściwie po 2 tygodniach wróciłam z zeszytem zanotowanym, tam były już właściwie wszystkie odcinki ołóweczkiem. Ale kocham ołówki, ty też tak masz? Tak. Ten ołówek tak. To jest jakiś... Wow. Tak, ale ja myślę, że to jest też z takich czasów, kiedy nie było za dużego wyboru różnych. Ołówków nie było, zawsze nie, było. Ołówki były, ale nie było takich różnych pisaków, cienkopisów, żelowych, co to jest. A tam cienkopisy. Ołówek to jest to. I tylko bez tej gumki. Ta gumka w ogóle nie działa. Nie działa. Nigdy. Nie. Mam taką miękką obok. Ale dobra, konstrukcyjnie wiedziałam, że na tej konstrukcji mogę sobie wybić zęby. Mhm. I postanowiłam sobie je wybić. Ale z premedytacją. No tak, to znaczy dokładnie do basenu, zrealizować to, co sobie wymyśliłam konstrukcyjnie. I tyle. A z jakim przyjęciem zderzyłaś się po pierwszym czytaniu kogoś z zewnątrz, kogoś z branży, kto, czy producenta, czy reżysera? Jak zareagowali na tą konstrukcję? Pierwsze swoje pomysły to lecę do Maciejewskiego, który jest scenarzystą i tam opowiadam co i on tak bardzo pobłażliwie mówi, tak to usiądź i to napisz. Usiądź i to napisz. No więc to siadam i piszę, potem to daję mojemu producentowi i on szczerze bardzo reaguje na to, ale ja go uwielbiam. Znamy się od szkoły teatralnej, czyli już 36 lat ponad, od 83 roku, więc znamy się bardzo naprawdę długo. I tyle. Czyli tylko tak szczera reakcja wchodzi w grę przy takiej zażyłości i znajomości. Ja myślę, że w tych kontaktach między autorem scenariusza a producentem zawsze to są szczere relacje, bo tu nie ma miejsca na ściemnianie, na jakieś piękne słówka, na jakieś gierki. Nie, nie, nie. No to jest właśnie w tym momencie, to się staje produktem, to co stworzyłaś i to jest konkret i teraz albo on się decyduje walczyć o to, bo to producent walczy, ty już masz tak, właściwie, tak. Albo nie i już. A chyba wtedy masz takie poczucie, wydaje mi się, że wiesz, że ktoś murem stoi, nie? Też za tym, co napisałaś, skoro zaczyna walczyć o to, żeby jednak wiem, to wiem, że ktoś murem stoi i ja właściwie tego muru też pilnuję. I w tym staniu podtrzymuję na duchu i jakby już jesteśmy w tym w pewnym sensie razem, no. Tak, tak. A czy pisząc postaci podkładasz sobie realnych aktorów, których byś widziała, czy to zupełnie nie ten etap? Nie. Czyli później się dowiadujesz... Nie, oni mają, ja ich słyszę.
ja ich czuję, te postaci. Ja mam jakiś taki zarys, ale gdyby mi ktoś akurat w momencie, kiedy pisze dialog jakiejś konkretnej postaci, powiedział, jak wygląda, to mogłabym powiedzieć na przykład zwalisty, jest zwalisty, prawda? Albo jest szybki, albo a mówi tak i tak i tak i tak. I to się oczywiście staram zapisywać w dialogu. Uważam, że każdy człowiek mówi w inny sposób, więc trzeba się pokusić o to, żeby to zapisywać też, żeby tę inność od razu zaznaczać. Co, na początku, kiedy pisałam jeszcze przepis na życie, śmieszne prowokowało stany moje, ponieważ oddychałam razem z tymi postaciami, więc się nagle strasznie przy tym stole kuchennym zapowietrzałam. Tam Jezu, jak źle oddycha, jak strasznie źle oddycha. Bo to jest inny rytm niż mój po prostu, dlatego no. Czy to rzeczywiście takie czucie postaci bardzo intensywne? Jak to aktora. Aktorki, żeńskie końcówki. Tak, i scenarzystki. I scenarzystki. I scenarzystki. Mm-hmm, mm-hmm. Nie, no to aktorki głównie tak czują postać, no tak, wiesz, że od razu tak. Czytają tekst i natychmiast ten oddech się dostosowuje do postaci. Ona się zaczyna właściwie od razu gdzieś w środku, zaczyna nas po kawałeczku zajmować. A to poruszyłaś fajny temat, a później jakoś po kawałeczku też odchodzi? Czy bardzo szybko następuje reset, na przykład kiedy kogoś grasz i jest wyjście z teatru albo wyjście z roli filmowej? To zależy też, co się przydarzyło akurat konkretnego dnia na scenie, bo to jest taka energia skomasowana tylu osób na scenie, mówimy teraz o teatrze, tak, że dzieją się bardzo różne rzeczy i właściwie w trakcie każdego spektaklu zdarza się zupełnie co innego, inne połączenie i z widownią, i pomiędzy partnerami, więc ale ja jakoś mam takie szczęście, że jestem nieprzerwanie na scenie. To jest mój trzeci teatr macierzysty tak zwany, w którym jestem przez 36 lat, że nie rozstaję się tak szybko z tymi tytułami. Te tytuły gramy po 300 razy, 350 przez parę lat, więc ja się zdążam z tymi postaciami właściwie już zżyć, przespać 10 razy, pokłócić, pogodzić, jakoś się dogadać. Tak, wyjechać na wakacje, poromansować. Jak już przychodzi ten moment, że dostaję informację, tego spektaklu już prawdopodobnie nie będziemy grać, to tak łagodnie go na bok. Mózg robi co innego, bo mózg, jak słyszy, tego nie będziemy prawdopodobnie już grać, to mózg robi koniec, nie ma tego tekstu we łbie, w ogóle. I gdybyś mnie zapytała po 2 dniach od takiej decyzji, i co tam mówiłaś w tym na początku, jak wychodziłaś, to mogę ci powiedzieć fragment jakiegoś zdania, więcej nic nie pamiętam. Bo musi nastąpić reset, musi się zwolnić jakaś półka w głowie, żeby tam weszło coś następnego. Ale przedziwna rzecz, bo potem nagle się okazuje, że jest wznowienie po 1,5 roku. I ty bierzesz ten tekst do ręki i mówisz, naprawdę? To ja to mówiłam przez 200 razy? To nie jest tak, że wraca później? Nie, jest takie pierwsze, jest takie kompletnie zdziwienie, a potem wraca błyskawicznie. Mózg jest niewiarygodnym w ogóle instrumentem. Naprawdę fascynującym. A gdybyś miała tak naprawdę odpowiedzieć, naprawdę odpowiedzieć na pytanie. Tak ci nie odpowiesz. Tak mi odpowiesz, nie. Ale tak naprawdę, tak, z gier rodzinnych, postać męska i postać żeńska. O, ludu, mój ludu. No, ale taka nie tam, że ulubiona albo najbardziej nielubiana, ale taka, która dla ciebie... Nie, ma takiej, powiedziałam, kocham wszystkie. Wyszła bardzo. Kocham wszystkie. Wszystkie wyszły. Mówię bardzo naprawdę, że jakbyś tak naprawdę odpowiedziała. Nie, no, to jest absolutna prawda. Nie ma postaci, wydaje mi się, w tym scenariuszu, takie było przynajmniej moje zamierzenie, żeby nie było postaci, które są na pusto tam wprowadzone, po prostu jak takie wydmuszki, które nie mają żadnej funkcji do zrealizowania, tylko każda z nich ma swoje do zrobienia tam, w związku z tym robi to tak, jak potrafi. Nie, tego nie, to jest jakby, ja ich kocham wszystkich.
Czyli wyszło dobrze. Podejrzewałam cię o taką odpowiedź, ponieważ rzeczywiście dużo postaci wcale nie zaburzyło właśnie ich ważności, ich zasadności we wszystkich 8 odcinkach. Także widać, że lubisz je wszystkie. Tak. Tak, no mam nadzieję, że widzowie polubią również i sobie będą oglądać z przyjemnością. Zachęcamy do tego bardzo. Gry rodzinne już niebawem na Netflixie. A ja miałam przyjemność i Państwu również wysłuchać wspaniałej scenarzystki. Dziękuję bardzo. Agnieszki Pilaszewskiej. Dziękuję bardzo, pozdrawiam serdecznie i zapraszam do Netflixa na Gry rodzinne.